Zwolnienie z WF-u w SC Rock. Ćwiczeń unikają Kuba Wojewódzki i Czesław Mozil. Słuchaj, znalazłem fragmenty audiobooka Jarosława Kaczyńskiego. Kto to jest Jarosław Kaczyński? Przyszły premier. Za 2 lata. Przyszły prezydent i prawdopodobnie też przyszły papież. Król tego kraju. O Jezus. No, Jezus przyszły też możliwe, no wiesz, przy takich współpracownikach. Na warszawską plagę jest niemile widziany. Ale audiobook już powstał, posłuchajcie. Dobrobyt i pełne sklepy. Wolna Polska. Demokratyczne wybory. Komu to wszystko zawdzięczamy? Ktoś zapyta. A przecież nawet małe dziecko wie, że za tłumami na ulicach, strajkami w Stoczni Gdańskiej i powstaniem Solidarności stał jeden skromny człowiek. Jarosław Kaczyński. To on, dźwigając wielki długopis, podpisał porozumienia. Ty jakbyś dostał propozycję przeczytania biografii, to byś przeczytał? Lech Kaczyński, Czesław Mozil. O kurde, dobre to jest. To jest dobre? Puszczamy to w powietrze teraz, jeśli zgłaszam. Puszczamy w powietrze. Ja bym czytał tak szybko, że nikt by nie zrozumiał tej... Wiesz co, ja czytałem i też nie rozumiałem. Okay. Masz jakiegoś newsa, bo tak widzę od 20 minut... Szukam. Że Jennifer Lopez kiedyś była bezdomna? Czy to jest w ogóle news? Czy to nie, jest... nie. No, czy Lauren Hill trafiła do więzienia? Nie. Jezus, Żona Błasika, świętej pamięci generała. Generała, ten co zameldował Kaczyńskiemu Lechowi gotowość do startu tu polewa. Otóż pani generałowa Błasik udzieliła wywiadu i powiedziała, że generał Błasik kilka dni przed katastrofą, słyszysz? Dowiedział się, że planowany jest zamach, uwaga, na statek powietrzny. Ha? I jak to zinterpretujesz? Na UFO? Tak, bo leciał do Roswell. Skoro... Zwolnienie z WF-u.